Budujemy czyste powietrze został zrealizowany przez Fundację Ekotrend dzięki dofinansowaniu z Funduszu Naturalnej Energii. Realizowany jest w 4 dzielnicach wśród dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Ta grupa nie została wybrana przypadkowo. Uznaliśmy, że właśnie te dzieci mają po pierwsze największą potrzebę kontaktu z edukacją w terenie. Po drugie, ich świadomość jest jeszcze na tyle plastyczna, że można ją uformować, bo po 12 roku życia często ten kręgosłup ekologiczny już jest na tyle ukształtowany, że trudno zmienić nawyki i przyzwyczajenia. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza to zieleń ma znaczenie, w której wychodzimy z dziećmi w teren i sprawdzamy, jaka jest jakość powietrza, posługując się wzorcem biologicznym. Wzorcem w tym przypadku jest porost, który jest takim naturalnym wskaźnikiem zawartości tlenku siarki w powietrzu. Dzieci posługują się skalą porostową, która im pozwala samodzielnie dojść do takich wniosków. Nie jest to jednak jedyna metoda, którą stosujemy podczas warsztatów. Posługujemy się również obserwacjami bezpośrednio drzewa, ale też drewna samego w sobie, żeby sprawdzić rozłożenie słoju. Pozwala nam to określić, w jakich warunkach wzrastało drzewo, kiedy spotykało się z powietrzem brudnym, a kiedy to powietrze było naprawdę dobre. Dzięki temu możemy ocenić w danym terenie na przestrzeni lat rozkład jakości powietrza. Druga część projektu, naturalne filtry powietrza, jest warsztatem twórczym i edukacyjnym jednocześnie. W tym warsztacie wykorzystujemy potencjał Kokedam. Jest to taka nowoczesna japońska technika kompozycyjna, polegająca na wykorzystaniu specjalnych mieszanek ziemi, torfu, wody w celu uzyskania jak najbardziej plastycznej masy, która zabezpiecza doskonale korzenie, a funkcję doniczki pełni taka pierzynka z mchu. To, co według nas ma przewagę nad innymi propozycjami właśnie kompozycyjnymi, naturalnymi, jest to, że wszystkie składniki są pozyskiwane w sposób najbardziej zbliżony do przyrody, dlatego że nie mamy tutaj żadnych elementów sztucznych. Zrzucamy plastikowe doniczki, a tworzymy doniczki naturalne właśnie z wykorzystaniem ziemi, mchu i sznurka bawełnianego. Zachęcamy dzieci, żeby wprowadzając jakiekolwiek rośliny do swojego domu, właśnie wzięły pod uwagę tę zdolność rośliny do neutralizowania niebezpiecznych składników. Chcemy wzbudzić refleksję, chcemy pokazać, że tę jakość powietrza można oceniać codziennie, samodzielnie. Zachęcamy do wyjścia w teren również nauczycieli, żeby pokazali, jak można rozmawiać o przyrodzie, jak można pokazywać problemy przyrodnicze bezpośrednio w kontakcie z nią. Dziękujemy spółce Gaz System za zorganizowanie konkursu, za wspieranie takich inicjatyw jak nasza. Dziękujemy za wsparcie naszego pomysłu i obiecujemy, że będziemy kontynuować swoje działania właśnie wśród młodego pokolenia inwestujących w przyszłość.